gwiazdami niebo błyska, gwiazdami fale drżą, lecz spójrz na gwiazdy z bliska, to światła Warszawy są. Już teraz niedaleko, już Dudnik, Wadem most, tym mostem ponad rzeką do miasta trafimy wprost. I czego więcej trzeba, gdy Wisła w dole lśni, a w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. Wśród ruin pokojik mały, maleńkie okna, drzwi, to jest majątek mój cały, ale to wystarczy mi, że tam ktoś bogatszy, że pieniądze ma, lecz tam ktoś nie patrzy. Z tym Aubera, proszę Państwa, to jest bajka, ale no ja mówię, ja mam szczęście do ludzi. Siedzę sobie ci ja, jak to mówią moi koledzy czasami, pewnego dnia w domu z moim mężem i oglądamy kabaret starszych panów. To był dokładnie trzeci kabaret. Jeszcze czarno-białe to wszystko było i to szło oczywiście na żywo wszystko, prawda? Ale zostało zanotowane na takiej, jak mówimy, celuloidowej taśmie, to gdzieś się tam w tych archiwach jeszcze mieści. I ja słyszę, jak Basia Kraftówna śpiewa piosenkę, myślę sobie, Boże, jakie to piękne. Boże, jaki ten walczyk jest śliczny. I ona skończyła, ja mówię do mojego męża, wiesz co, jak ja bym w życiu mogła zaśpiewać raz, tylko jeden, jedyny raz tę piosenkę, to ja już w życiu nic więcej śpiewać nie chcę. Tylko, że ja bym chciała inaczej. Ja bym chciała tak szeroko, wiesz, bo to jest takie piękne. No, ja, mnie coś oczarowało, ja nie wiem, to są jakieś, ja wiem, fluidy, nie fluidy, coś spada z nieba, ja nie mam pojęcia, co to jest. I następnego dnia zadzwoniono do mnie z radia i właśnie zgłosiłam się do pana Szpilmana z drżącymi rękami, bo ja wtedy miałam dwie piosenki dopiero nagrane w radiu. I on mi właśnie zaproponował nagranie walca Aubera. Jak zobaczyłam te nuty, to myślałam, że się ziemia rozstąpiła i że wpadam w otchłań. Myślę, że to jest niemożliwe. Coraz częściej zamiast będzie, mówisz, było. Co tu gadać, w końcu trochę się przeżyło. Co nas trzyma wciąż przy życiu z taką siłą, to miłość, kochani, miłość. Więcej zmartwień i fortuna mniej się stara, wypłowiała słynna Wojtka marynara. Co nam wątpić mimo wszystko nie pozwala, to wiara, kochani, wiara. Teraz czuję, że na pewno byście chcieli, żeby była trzecia zwrotka o nadziei. Lecz nadzieja wyszła z domu, nie wróciła. Była, kochani, była. Napisał list do swojego przyjaciela Tadeusza Sygietyńskiego. List, który potem przeczytałam, nie powiem, nie. Ta młoda osoba, dowiedziawszy się, że jestem w Polanicy na kuracji, poprosiła o audycję. Jej odwaga, bezwzględna uczciwość ujęły mnie serdecznie. To też proszę cię jeszcze raz o zajęcie się jej losem. Na pewno nie pożałujesz. Cytuję. No tak napisał, rzeczywiście tak napisał. I ja z tym listem przyjechałam do Mazowsza i tak dwa tygodnie chodziłam z Nadarzyna do Mazowsza, tam jest to jest 6 kilometrów do Karolina, ale ciągle pana Sygietyńskiego nie było, a ja przychodziłam codziennie i patrzyłam na moje koleżanki, które jednakowo ubrane i codziennie inaczej. Chodziły jak kwiaty w tym parku, bo to był wrzesień. Dokładnie 5 września, pamiętam, kiedy zostałam tam przyjęta. Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew. Witajmy muzyki, dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat idących lat już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złot róż, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już